Rynek AGD w Polsce w roku 2016 pokazał bardzo pozytywny trend. Ten trend był szczególnie wyraźny od okresu maja do okresu września, października i wiążemy to poniekąd z efektem 500. W ramach tych zakupów, które, które polscy konsumenci dokonywali, widać również trend zakupowy w kierunku droższych urządzeń, sprzętów, które są lepiej wyposażone które zużywają mniej energii i mniej zasobów. My jako Whirlpool stawiamy zdecydowanie na inteligentne sprzęty. Dysponujemy technologią szósty zmysł, która przy minimalnym zużyciu zasobów um, oferuje idealne efekty um, pracy urządzeń. Także jak najbardziej ten trend jest trendem, który nas cieszy. Kategoriami, które rosły najszybciej w tym, w tym roku są kategorie produktów do zabudowy. Um, widzimy, że konsumenci starają się doposażyć swoje kuchnie. Starają się kupić nowe sprzęty i zabudować je w nowe meble. I tu widzimy największy, największy tempo wzrostu. Jeżeli chodzi o inne kategorie, to przykładem niszowej kategorii, ale dużej, która, która rośnie w dużym tempie, są suszarki które urosło 18% rok do roku. Sezonowość zakupów AGD w Polsce zawsze wykazuje taką tendencję wzrostową pod koniec roku. Wiemy, że Polacy chcą mieć idealnie dopieszczoną kuchnię na święta i są, dokonują zakupów właśnie w okresie poprzedzającym ten to ważne wydarzenie. I nie inaczej będzie w tym roku jest w tym roku z pewnością. Przed świętami kupujemy zarówno duże, jak i małe AGD. Duże AGD kupujemy z wyprzedzeniem kilkumiesięcznym, po to, żeby ten sprzęt już pracował i pozwalał nam gotować i przygotować potrawy, a mała GD bywa i jest prezentem na okres świąteczny. Um, i mówimy tu na przykład o kuchniach mikrofalowych, które są poręczne, niedrogie i, i z pewnością są dobrym, pre dobrym prezentem.